Zrobiłem sobie modyfikację mojego obiektywu Tessar. Modyfikacja polegająca w skrócie na przemieszczeniu jednej z wewnętrznych soczewek, żeby uzyskać bardziej miękki, taki piktorialny klimacik. Pomysł jest taki, żeby tą scenkę sfotografować z przeznaczeniem do skopiowania negatywu na papier solny, co powinno dać taki miękki, subtelny właśnie klimat. Pokażę Wam, jak wygląda negatyw. Jest to negatyw kolodionowy oczywiście i tutaj będzie taka, myślę, dość ciekawa sprawa, ponieważ mokry kolodion jako medium daje obraz bardzo szczegółowy, o bardzo wysokiej rozdzielczości. Natomiast przez to, że zastosowałem obiektyw miękkorysujący i skopiuję to na papierze solnym, którego cechą charakterystyczną jest miękkość i delikatność, powinno dać to bardzo ciekawy efekt, czyli zestawienie tej wysokiej rozdzielczości negatywu kolodionowego z miękkością i subtelnością papieru solnego i obiektywu soft focus. Zobaczcie, jak wyszedł negatyw. Negatyw jest po jednym wywołaniu w zwykłym wywołaczu żelazowym. Będzie wymagał wzmacniania, aby ładnie skopiować się na papierze solnym. Natomiast będzie to wzmacnianie bardzo krótkie, kilka minut. Wywaczył pyro i jodynie i osiągnie bardzo ładną gęstość do skopywania się na papierze solnym. W skrócie tyle. Efekty dalsze, papier solny, odbitka. Zrobię, pokażę, nagram. Dzięki, hej.